Już bez worka pełnego prezentów, ale z wyraźnym sygnałem, że coraz bliżej święta. Niki Szowiecki Mikołaj wyraźnie już wyluzowany, bo kultowa impreza w kultowym miejscu rozpoczęła się zgodnie z planem, choć do samego końca trwały ostatnie przygotowania. 170 wystawców do najbliższej niedzieli zadba o świąteczną atmosferę w tej dzielnicy Katowic. U mnie przede wszystkim ceramika, właściwie wyłącznie ceramika. Nowości ceramiczne, ikony w drewnianych ramach, no i anioły, nasz sztandarowy produkt. Wszystko zrobione własnoręcznie. U mnie można znaleźć super pierniki, ręcznie robione, dekorowane w całości lukrem królewskim, przeze mnie. Myślę, że to jest fajna wizytówka w ogóle dla Nikisza, że to ściąga bardzo wielu ludzi w ogóle z całej Polski tutaj i myślę, że to jest fajne. Zwłaszcza, że w tym roku zaplanowano wiele wydarzeń artystycznych w klimacie grudniowego kalendarza, barburki, adwentu i Bożego Narodzenia. Jest to wydarzenie przygotowywane wciąż po 15 latach z mieszkańcami. Mamy ponad 40 wolontariuszy, to jest wszystko młodzież tutaj lokalna z osiedla. I to go wyróżnia, że powstał jako pewnego rodzaju manifest mieszkańców 15 lat temu, którzy chcieli się przeciwstawić negatywnemu obrazowi Nikiszowca, jaki się gdzieś tam przez lata budował. Aby ograniczyć liczbę samochodów na drogach i miejscach parkingowych, miasto Katowice zachęca wybierających się na jarmark do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej, która będzie prowadzić dokładnie na Nikiszowiec. Pierwsza z tych linii startuje z tego dworca podziemnego przy dworcu PKP, następnie przez Centrum Przesiadkowe Sądowa przejeżdża, później do Centrum Przesiadkowego Zawodzie i dojeżdża do Janowa, a druga z tych linii to jest linia, która startuje przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej i także dowozi właśnie w rejon jarmarku na Nikiszowiec. Jeśli chodzi o piątek, to te linie zaczynają kursy od godziny 14, będą jeździć co 30 minut mniej więcej, natomiast w sobotę i w niedzielę te kursy rozpoczynają się o godzinie 11 i co 20 minut takie autobusy będą odjeżdżały. Jarmark na Nikiszowcu będzie trwał do końca weekendu. W sobotę i niedzielę ruszy od godziny 9 i potrwa do późnych godzin wieczornych.